Witam Was w kolejnym odcinku Retro Gaming Room, z tej strony Seba. Słuchajcie, sobie chciałem pograć troszeczkę w Tarzana. Wersja na PSX-a, jest to wersja NTSC. Wiadomo, nowa zabawka przyszła, nie? Jak wiecie z poprzedniego odcinka. Dlatego trzeba troszkę z niej pokorzystać. No dobra, zacznijmy sobie gierkę od nowa. Dobra, przewiniemy trochę ten filmik. Ogólnie gra jest fajna w miarę. Nie przyszedłem jej nigdy, powiem szczerze. Dostałem ją z kompletem innych gierek od kumpla. Znaczy, dostałem, kupiłem tak naprawdę. Po dość fajnej, okazyjnej cenie. No i mam ochotę sobie to po prostu dzisiaj trochę pograć, nie? Wiem, że z disneyowskich gier na PSX-a to przyszedłem Herkulesa. To mi też się bardzo gra fajnie podobała. Możemy rzucać, dobra. Śmigamy. A, tu zrobię teraz tutorial właśnie, małpiszą nam wyjdzie i będzie mówił. Dobra, wiem już, że banany akurat nam health restartują. Dobra, idziemy dalej. O, możemy rzucać tutaj. Widzę, że tego stworka nie dosięgniemy. Teraz małpiszą, dobra. Zbierajmy. Ja sobie już jeden etap przeszedłem. Gramy teraz oczywiście od nowa. Ach, cholera. Ja sobie już jeden etap właśnie przeszedłem tak szkoleniowo, żeby więcej ogarnąć, o co chodzi, jak chodzi. No, powiem wam szczerze, że to bardzo przyjemne. Dobra, czyli nasz checkpoint. A kurde, patrzcie sobie co robię. Można go zabić z tych skoposów? Dobrze. Spróbujmy zebrać wszystko, żeby życie powinno dostać. Kurde, nie jest ja. Chcę banany. Dobra, ja się nie pokazał już. Tu mamy kamerona jakiegoś, ale on nam na szczęście krzywdy nie robi. O, i owoc jakiś. 5 owoców takich. Ciekawe, czy z nich można też rzucać. Kurde, dorwał mnie. Małpy zawsze najbardziej wredne. Uhu, goni mnie, goni. Ucieka, taki szczerze. A możemy jeszcze dalej rzucać. Trafił. Tam są banany tutaj w środku. Wskoczymy, wskoczymy. Bomba. Tu widzę jakiś nowy tutorial. A, literki. No zobaczmy, może uda mi się cały napis Tarzan zebrać. Spróbujmy jeszcze tutaj może skoczyć jakimś magicznym sposobem. Ale mi idzie zarąbiście. Dobra, wyrąbamy. Nie chcę świkać, to nie, ale palę dużo. I spadł. Ja to tutoriale generalnie w tym etapie będę sobie przewijał, więc wybaczcie, że... może nie raczę was. Tutkami. Co, do góry nie umiesz skoczyć? Co za łajc, taki małpisze na nie umie skoczyć do góry. Ciekawe, po co są te owoce? Pewnie jakiś bonus czy coś. O! Idziemy po literkę A. Kurde, ptaki nam też coś robią. Wszyscy nas atakują. Jak to możliwe? Tam widziałem jeszcze była kolejna literka. Jak ją teraz zdobyć? A, trzeba tu wyjść do środka. O, co my mamy? Jakiś ten. Oj, mogę się straszyć. O grunie. Co oni tu w tej grze wymyślą? Jest, mamy R-kę. O, jest mapka. Z drugiej manury? Co on nam powie? O, coś się zawiesiło. Dobra. No niestety, laserek już trochę pada, więc musimy się... Nie, jest kawałek mapy. Musimy się przyzwyczaić do pewnych takich niedogodności. Ale...
W ogólnym rozrachunku chyba nie jest aż tak źle. Tu już nic nie mam, tędy wyszliśmy, dobra. A, rąbana małpa, dobra, olejmy ją. Jest i mamy życie. Dobra, 4 życia są. I jest Zetka. Super. Tarzan. O, pawiany są bardziej wytrzymałe. Chyba był pawian, nie? Taka zela? Nie, co to jest? Antylopa. Jakieś inne. Inne zwierzątko, które dobrze smakuje lwom. No i co? Idź dalej. Chcę posypać trochę. Dobra, mamy. O kurde. Co to są za mapy? Jakieś makaki czy co to jest? Tu można już skoczyć. Dobra. Jest, mamy złego Tarzana. I co nam to daje? Czy jakiegoś bonusa będziemy mieli w końcu? Goni mnie. Jeszcze ten element mapki, czy mapki, małpki tak naprawdę, na jakiejś kartce. Dorzucisz? A może rzucać powietrze? Możesz. Dobra, ogarnij się sobie, bo zaraz zemrzesz. Jest, mamy wszystko, kurka, moje same bonusy zbieram. Kolibę i przyszliśmy etap. To był pierwszy etap, moi drodzy. Niezbyt trudny, ale ja oczywiście umiejętności w grach nie mam jakichś super wielkich. Więc idzie to jak idzie. No, ale mam nadzieję, że przejdziemy. Grywaj, grywaj, playko moja. Pięknie. 90% etapu przeszliśmy. Mega. Dobra, ja sobie zapiszę gierkę. Już kilpadek. Aha, wszystkie bloki zawalone. Tu poproszę. Mam jeszcze drugą kartę pamięci w razie co. Jest i Tarzan. Exit. Dziękuję. Dobra, idziemy dalej. O, movie clip jakiś ten. Odblokowałem. No, ciekawe, może sobie powiem później obejrzeć wszystko. Bonus level Jungle Cruise. No. O, musimy teraz brać sobie ładnie pieniążki. Możemy coś robić, skakać, rzucać? Nie. Tylko pływamy i musimy pewnie jakieś przeszkody trudne jeszcze po drodze pokonać. Ale bonus to bonus, nie? Owoce zbieramy, lubimy owoce, żyjemy zdrowo. Skaczemy po drzewach. Prawie, prawie, dobra. Kurde, kłoda głupia. Fuck. Jest, mam, ale tamtą minąłem. Niedobrze, niedobrze. Już coś przeoczyłem. Tędy, tu jest więcej kasy. Pieniędzy nigdy za mało, pamiętajcie. Czy jesteś młody, czy stary, zawsze musi być na browary. No, 108 udało się. Mam nadzieję, że mi kolejne życie wpadnie. Ale trochę krótki był ten level. Kurczę, myślałem, że będzie jakoś tak dłużej, bardziej takie, nie wiem, szybkie, jakieś z wodospadu, czy coś, takie... po lilii wodnej sobie pływa. No i mamy 5 żyć. Jeżeli poziom tej gry jest taki przez cały czas, no to troszkę... troszkę to źle wróży. Natomiast mi się wydaje, że to po prostu by się... wszystko rozkręcało z biegiem czasu. Dobra, bajki nie oglądamy. Kto chce, niech sobie pogra, chcą historię sobie znać, no to... jak najbardziej zachęcam. Nie będziemy tracić czasu po prostu na przyjemniki filmowe. Jedziemy od razu z koksem.
Pewnie później nam Tarzan urośnie, tak jak w Król Lwie było w Kingu. Coś tu z tyłu nie ma, nie ma. Zawsze warto zawsze w takich grach sprawdzić sobie, czy to nie ma z tyłu. Ponieważ ludzie lubią, programiści lubią ukrywać właśnie jakieś sekrety. A ty kurde dziku, świnia. Dla ciebie pani świnia. Dobra, tam u góry coś było jeszcze, nie? Ma nam wskoczyć jakoś? Można. O, spróbujmy. Dobra, w nosie. Przyjmy do przodu. Wziąłeś ty wieprzu. No to nie jest samo, jesteś po prostu większy zamach. Dobra, zobaczmy co wam powie. Jak on się nazywa? Turk? Jak Turek? See these vine things here? I bet if you get a running jump at them, you could really get swinging. Aha, polian, będziemy się bujać. Super. Ale tak z siebie sami to nie możemy, nie? O, są banany. Ale lipa. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Do góry. Mamy się bujać mocniej? Nie, ale lipa. No i co? Jak ja to mam zabrać? Jak on ani nie chce wyskoczyć z tej dianki, to się zsuwa. Dobra, to trudno. Goni mnie! Jebany! Zdycha! O, fuck! I tu kolejne są sekrety, kurczę. Sam w ogóle ten nożyk, czy co tam jest. Co ja tym mogę zrobić? Mogę nawalać jak małpa. O, mogę uderzyć, patrzcie. Triggerami się uderzę. Dobrze, zerwij z niego skórę. Będzie futro. Na Allegro sprzedaż jako jedyne takie. Tym razem banany musimy nabrać. Super. Pożyjemy trochę jeszcze. Jest checkpoint. A, tu można sobie zmieniać. W ogóle te owoce to jest jakaś na moc. Tego nie było w tutorialu. Pierdolę, zaraz zdechnę. Jestem na strzałach. Dosłownie. Dalszy. Jak to wziąć? To się wytłumaczę. Jest gniazdo. Chodźmy jeszcze tutaj. O, i tam są, jest kolejny owoc. I życie mi dodam. Dobrze. Tam też były sekrety, ja wiem, ja ją minąłem. Nie chcę mi się wszystko tu sprawdzać. O kurde, nie zapomniałem. Ja pierdziu. I odkąd teraz? Od tego checkpointa, nie? Tych ptaków nie mogę zdjąć, niestety. Okej. Tam nic nie ma, nie ma. Że byłem, to sprawdziłem. Trochę doporne jest sterowanie momentalnie, naprawdę. No bo to jest taki po prostu. Przeskoczmy go. Erkę. No patrzcie, litery już przeoczyłem. Jest. Kurka. Jak Tomb Raider normalnie. I skaczemy po drzewach. Ale małpki nie dostaliśmy, no szkoda. Koniec drogi. No to musimy się wracać w takim razie. Ups. Ej. Kurwa. Myślałem, że na dole coś będzie. Mam jeszcze to użyć. Zabij to. Kolejny szczur. Dzień szczurze. Są banany. Dobrze. Głupio, że trzeba skakać co chwilę, żeby to chwycić. Okej. Okay. Jaka salamandra, co to tam jest. Małpka moja. Dziękuję.
Dobra, teraz nie, żeby nie spuścić za bardzo. Ach, dobra, dobra, już. Przestańcie mnie tak bić. Niby się urodził w dżungli, wychował, a to wszyscy go leją, nie? Każdy ma do niego problem. No nie wiem, biedny ten Tarzan troszkę. O! Zapierdzie. A, tak. Teraz musimy omijać. Uff, prawie bym oberwał łeb. Dobrze. Skok. Ale oberwałem. Kurde, trzeba było skoś, albo się, nie wiem, jakoś słonić przed tym. No, naduje jakoś tak. Się wygina jak Michael Jackson, zobaczcie. Michael Jackson. Michael Tarzan. Świnia. Oj tu kurde posiada. No i kolejny etap, trochę poszło gorzej. Mniej rzeczy odkrytych, ale nie chciałem też tam buszować naprawdę wszędzie, bo to kurna radocha z gry cała schodzi, nie? Przynajmniej się mam taki humor, że nie jestem, po prostu nie mam zamiaru sekretów się odkrywać. No, jedno i mało. Splendid! You already saved. All right, if you insist. Have a wonderful time in the jungle. No i trzeci etap. Jedziemy na maksa, nie? Had a little pest control problem, but it's all taken care of. Hi guys. Przegrzmocił flery prosto. Wyfrunął jak film z konopi. The Elephant Herder. Wyzwanie włosa. Wyzwanie włosa słonia. Słoniowe wyzwanie włosowe. Jak to mam tłumaczyć? Nie, to gówno daje ten kurde, ten oszczep, co tam jest. Ale jebana mapa. O, on w moc włączyłem, czekajcie. Szkoda takich marnować. Weźmy sobie żółte, to jest standardowe. Juhu! No, jest coraz trudniej, to mi się podoba. O, i mamy... Właśnie, jedno mamy. R-ka. Ja muszę wrócić teraz, tak? Kurczę, chciałem do przodu iść. Ja pierdzielę, no nacisnąłem X za późno. X-em się skacze, nie? To co, teraz idę w górę. Kurwa. Taka prosta, no i znowu bym spadł. Taka prosta rzecz. No i czemu on mi nie skoczył? Za bardzo próbuję z krawędzi skoczyć. No, za bardzo chciałem z krawędzi skoczyć. Bo się bałem, że nie dolecę, a jednak zawsze spadałem. Dobra, jeszcze dwa życia. Ale ja, tych mapów nie dużo. O, ale słoń. Można nie doskoczyć? Można! Dobrze, skoczymy teraz na słoń. Chodź tu, trombo. Jest. Dobra, śmigajmy sobie. A to u góry tam zawód. A znaczy, że jakiś secret musi być. Małpka. No nie, jest znowu ten moment. Kurka wodna. Jedno życie mi zostało. Dobrze, zapisałem, nie? Będę mógł sobie to powtórzyć przynajmniej.
Tak powiedziałem, że gra prosta, a teraz o. Sam prostych momentów nie mogę ten, nie mogę przejść. Tam gadałem, gadałem i zobaczcie. Ale tym razem przynajmniej małpkę zgarnę. Dobrze. I teraz proszę górą, dołem miał zamiar przejść. Ona szybciej do niej rzucała, no, no. Kuba na myśl. Delikatnie, nie chcę spać. Uff. Teraz ile tych małp tu biega? Kurczę, skąd oni je wzięli, nie? Jest, checkpoint, dobra. Nie będę musiał znowu skakać przez te urwiska. Kurwa. Chodź tu małp, Iszonie. Albo dobra, nie, polejecie. I w dupala. Więc... Liliana, no. Jezu, się wystraszyłem, że stracę jeszcze znowu. Chyba bym rypnął normalnie w plejkę ten z Baśki, nie? Uff. Ale mnie dorwał. Jebam. Uskoczyłem, dobra. O, ta małpa jest szalona, nie? Jakaś wściekła normalnie, nie wiem co oni tam jedzą. Ale dobra, wbiło nam się kolejne życie, więc jest większa szansa na to, że będzie dobrze. Wrzucimy? Dobrze, jest. Kurwa, patrzcie jak krzyknął na mnie. Aha, z tyłu. Żabuchy. Jakieś banany by się przydało, bo ten owocek. Jest, jest, jest to owocem. Tam dużo mnie odzyskuje, ale... A nie, my mamy tutaj więcej tego, życia. Ale beka, dobre. MK jest. Teraz co? Skoczymy tutaj, bo w sumie się boję ryzykować skoku. A musimy chyba jumpa robić. Co? Ale ktoś sobie wymyślił. Ja pierdziu. Może trzeba będzie się odsłonią odbić, nie wiem. Spróbujmy jeszcze raz skoczyć. Chyba ta, chyba bez słonia się nie obędzie. Czyli co, czekamy aż słoń tu przybiegnie, tak? Złap się! Jest, dobra. Ja pierdolę. Jaki dzik. I na główkę. No. Jakieś kurde krokodyle mi to goją. Weźcie. Ja pierdolę. Nie, 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 nie. Ale mi z ogona schlastał. Kurde. Mogę tu włączyć tego? Analoga? Mogę, dobra. Na analogu się tylko wygodnie grało w takie rzeczy. Łatwiej jest to wyczuć. Kłoda. No. Całe życie, kurde, kłody pod nogi. Jest i słoń. Dzień dobry. Uff. No, przyznam szczerze, że teraz było dość trudno. Jak na moje umiejętności. No, ja sobie gram na tym, na DualShocku, nie? To 8%, no coraz gorzej. Mamy tendencję spadkową. Oczywiście zapiszę sobie. Splendid. It's always better to speak. You already say. All right, if you insist. Straciłem trochę żyć, no ale myślę, że. Have a wonderful time in the jungle. Myślę, że mi to w ogóle nie robi. No i co? Myślę, że zagramy sobie jeszcze ten etap. Spróbujemy przynajmniej. Mam nadzieję, że nie zabije mnie tutaj nic. I co? I to będzie ostatni etap teraz, nie? Łam go! I włosa mu z ogona zdejmij. Dobra. Kto chce, niech se bajkę obejrzy. Stampede.
Ja nie oglądałem tej bajki, więc nie wiem co będzie. Trzeba być kiedyś dla córki odpalić. Ja sam z chęcią pewnie sobie równę. O, ale myślałem, że bym spierdzielał przed tymi, przed słoniami. Wow. Siekala zdenerwowali, co? Podejrzewam, że musiał tego włosa wyrwać. Chyba, spierdalaj Tarzana. Jezu, co tu się dzieje? Jakieś kamienie. No i po mnie. Jakie zwierzęta biegną. Kurde. Ale nie kamienie, tylko to są te... drzewa. Dziki jak palały. Kurwa. Dobra, ostatnie życie. Jak zginę, to już będzie finito, nie? To lecimy. Biegaj, biegaj. Spróbujmy. No, ale może się uda. Kto wie, kto wie. Różnie to bywa. Spróbujmy metodą po prostu... biegaj... Piszą. No i dobra. I to tyle, jeżeli chodzi o mój wspaniały gameplay. No dobra, 4 etapy już się przeszło. No, nic tutaj nie żyje. 4 etapy się przeszło, poszło jak poszło. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Dobra, mi tu gadałem jakieś pierdoły przez słuchawki, to się mogę skupić. Dziękuję wam bardzo oczywiście za oglądanie. Wiadomo, no, każdy gra jak gra. Ja akurat w taki sposób. Chcecie więcej Tarzana, dajcie znać w tych... już nie ogarniam. W komentarzach napiszcie, czy chcecie więcej Tarzana, nie chcecie, to nic nie piszcie. Ja być może do gierki sobie jeszcze powrócę. Oczywiście tutaj mamy... save game jest, jak widzicie. No, mamy zapisaną gierkę, 15% complete. 4. etap nam został, nie? I tak dalej. Na pewno to kiedyś przejdę. Ja to będę sobie musiał kiedyś skończyć i... dobrze przed kolejną grę. Dobra, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie i do następnego. Pozdrawiam.